Trzy młode kobiety podejrzewane o pobicie nastolatki z Siemianowic Śląskich około godziny 8 rano przyszły na komisariat w Katowicach. Będą przesłuchane jutro, wyjaśniła portalowi tvp.info Sierż. Klaudia Jaskulska z KMP w Katowicach. Poszkodowana nastolatka przeszła obdukcję? Miała obrażenia twarzy, zasinienia oraz uszkodzone zęby, dowiedział się portal tvp.info. Katowiccy policjanci ustalają tożsamość trzech kobiet, które pobiły nastolatkę na przystanku autobusowym w Katowicach. Funkcjonariusze opublikowali? Napastniczek od września szukała katowicka policja. Kilka dni temu funkcjonariusze zdecydowali się opublikować ich wizerunki. Przyparte do muru same zgłosiły się na komisariat. W poniedziałek chwilę po godzinie 8 rano we trzy wkroczyły do komisariatu policji drugiej w Katowicach. Przesłuchania we wtorek, czynności i przesłuchania zaplanowano na wtorek rano, wyjaśnia portalowi tvp.info Info Sierż. Klaudia Jaskulska z KMP w Katowicach.